Cześć, cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zajmiemy się instalacją gazową. Czemu instalacją gazową? A no, moi drodzy, generalnie mamy, jest gaziutek, tak? Mamy, gdy, w momencie gdy damy obciążenie dla silnika i skręci się na obroty powyżej, to go odcina. Dokładnie go odcina przy tym. I trzeba by było sprawdzić, jak wygląda filtr od gazu. Więc właśnie dzisiaj tym zajmiemy. I teraz nie będzie tego dobrze widać, dlatego że nie mamy samochodu pod odciążeniem, jest na luzie, więc to nie będzie aż tak bardzo widoczne. Jeżeli bylibyśmy w trakcie jazdy powyżej 4000, samochód po prostu przyłącza się na benzynę, dlatego że najprawdopodobniej ciśnienie na czujniku czujniku gazu jest zbyt małe i po prostu przyłącza go na benzynę. Także zaczynamy. Cóż zrobić, żeby to zrobić? Na pierwszym miejscu nas należy zakręcić tutaj, w tym miejscu, zawór główny gazu. Po jego zakręceniu będziemy mogli przejść do kolejnych czynności. Mamy cały czas samochodzik odpalony, musi być odpalony na gazie, musi sobie chodzić, więc musi się troszeczkę zagrzeć i czekamy, aż cały gaz z układu zostanie wypalony. Możemy mu oczywiście pomóc, podnosząc obroty silnika i tak dalej, i czekamy, aż po prostu gaz się skończy i przyłączy nam na benzynę, i wtedy pokażę wam, co dalej. Ja mam już na benzynie, teraz tak przełączam na gaz i od razu daje mi znać, że ciśnienie jest za małe, więc tego gazu nie będzie podawał, dlatego że jest zawór zakręcony. O, robimy tak kilka razy, żeby się upewnić, że będzie jak najmniej gazu w samym układzie, żeby nam po prostu aż tak bardzo nie śmierdział gaz, jak będziemy wyjmować filtr. Także przechodzimy do następnych czynności. I teraz tak, wymieniamy ten element. Jest to filtr cząstek stałych i jego ustuwań jest właśnie tam, więc należy się położyć pod samochodem, odkręcić tam śrubkę, która będzie, jest przy czujniku, i następnie będziemy wymieniać filtr, ale po kolei. Tutaj mamy właśnie ten zaworek, potrzebujemy klucza numer 13. Zakładamy i odkręcamy. A tutaj mamy stary filtr. No, nie wygląda na zbyt czysty. Poza tym jest już stary. Sypie się z niego strasznie. Więc cóż, no, na niego był już czas, i to taki solidny czas. Jedziemy dalej. Teraz należy zajrzeć tam do środeczka, czy jest czysto, czy nie ma za dużo syfu. Ewentualnie trzeba to dmuchnąć tam i jeszcze zobaczyć, czy jest, o, uszczeleczka. Dobrze, i jeszcze powinien być tam taki mały, fajny dzyndzelek, którego ja tutaj niestety, ale nie widzę. Czyli co mam na myśli? Mam na myśli oczywiście magnesik. Szkoda, bo takiego nie mam. No, w związku z tym magnesikiem bardzo fajnie by było, gdyby on był, jednak go tu nie ma, ale ja sobie go zakupię.
i włożę z powrotem, żeby był. Dlaczego on jest taki ważny? Ano, zobaczcie na ten filtr. On ma tutaj takie kawałki jakby metalu. I ten magnesik ma za zadanie właśnie ten metal przyciągać, żeby ten filtr się nie uszkadzał. Więc na dzisiaj to by było tyle. Życzę Wam zdrowych, wesołych. Wróć. Następnie odpalamy oczywiście samochód i patrzymy. Powinien się przełączyć. Bardzo ładnie się przełączył. Jednak piszczy. Czyli mamy tutaj problem jednak nie z samym filtrem, choć filtr i tak powinien być wymieniony, jednak to nie to. Teraz co może być przyczyną? Ano może być przyczyną takiego stanu rzeczy już zużyty reduktor lub też któraś z cewek, która podaje gaz, może mieć już ze sobą problemy, która najprawdopodobniej ta przednia. Ile ta cewka kosztuje? Pewnie z dwie dychy. Więc w najbliższym czasie najprawdopodobniej ja tą cewkę wymienię i zdam Wam relację w kolejnym filmiku, czy jednak pomogło. Wstawiałem na filtr. Był do wymiany, co prawda, fakt. Jednak to nie było przyczyną całego problemu. A na dzisiaj Wam dziękuję. Przy okazji życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, udanego Sylwestra, szampańskiej zabawy podczas tego Sylwestra, no i oczywiście ostrożności. Nigdy nie jeździmy po alkoholu, wiadomo. Mam nadzieję, że wszyscy to wiedzą doskonale. I uwaga z petardami, bo to są bardzo jednak czasami niebezpieczne rzeczy. I jeżeli już robimy, to róbmy to odpowiedzialnie. Także nie przedłużam. Wszystkiego dobrego jeszcze raz w nowym roku, bo najprawdopodobniej ten filmik ukaże się już w nowym roku, choć może jeszcze w tym, ale to będzie widać. Nara.